Witajcie, cześć i dzień dobry. Słuchajcie, dzisiejszy temacik Hyundai bądź Kia 1.6, 1.7 i zatarty silnik. Jeżeli natrafiliście na ten film, prawdopodobnie macie pojazd z tego typu silnikiem. Oczywiście mówimy o silniku w dieslu. Słuchajcie, co mogę wam powiedzieć na ten temat? Kolejny silnik z serii Common Raila, który niestety zatrzymał się na wale. Nie zatrzymał się na panewkach głównych, co świadczy o tym, że nie wina bloku, nie wina wału, natomiast zatrzymał się na panewce, co ewidentnie jest problemem z układem smarowania. I tym tematem chcę się z wami podzielić. Może się zdarzyć taka sytuacja, że jedziecie samochodem i gdzieś nagle pojawi się przy określonym momencie obrotowym szarpnięcie samochodu, poszarpywanie, jakieś dziwne zadymianie. Bądź ewentualnie bardzo często, gęsto poruszany temat, częste wypalanie DPF-a. No właśnie, żadna diagnoza, bym powiedział, komputerowa nie wskaże wam usterki tego typu. Natomiast wierzcie mi, ja już zrobiłem sobie, można powiedzieć, doktorat na trzecim kolejnym silniku. Dlatego, że dręczyło mnie bardzo, co jest powodem zatrzymywania się tego wału. I muszę się z wami podzielić taką sytuacją, że w każdym przypadku, który był przeze mnie rozebrany, tłok na pierwszym cylindrze bądź drugim miał zapieczone pierścienie olejowe. Nie wiem, w jakim stanie były pierścienie te górne, które są, ze względu na to, że jak się pierścienie wyciąga, to wiadomo, że one puszczają. Więc tutaj musielibyśmy dokładnie mierzyć, jaka średnica tego pierścienia, ile tego pierścienia wychodzi. Natomiast w każdym przypadku stały niestety pierścienie olejowe, co jak wiemy ma bardzo duży wpływ na co? No właśnie. I ktoś by tutaj powiedział, no co chłopie pierścienie mają do tego, że często jest wypalanie, samo wypalanie DPF-a. Czasem się zdarza, że ktoś pod komentarzem u mnie na filmach pisze, że jeździ, próbuje wypalać DPF-a, ten DPF się wypala do końca, natomiast jest on powtarzany często i tak dalej, i tak dalej. I robi się takie błędne koło. I otóż powiem wam taką rzecz. Bez demontażu tego, co widzicie tutaj, czyli kolektora ssącego, niestety nie jesteście w stanie stwierdzić. I według mojej oceny i diagnozy, być może jestem w błędzie, natomiast jeżeli powtarza się to po raz kolejny, to niestety wszystko wskazuje na to, że problem siedzi tutaj po tej stronie. Problemów nie miały silniki, które nie miały klap wirowych, a od czasu, kiedy te klapy się pojawiły, zaczynały się problemy. Podam takie porównanie. Dwulitrowy w Common Railu Ford, który ma silnik z oznaczeniem TDCI, na przykład jako jest dwulitrówka, ma kolektor ssący, również wykonany z tworzywa, ma również EGR-a. Problemowe są oczywiście wtryski, natomiast nie ma klap wirowych, komory zasysającego powietrza są duże i tam takich problemów nie ma, że się zatrzymuje wał. O ile komuś nie padną wtryski, nie padnie pompa, nie zaopiłkuje i tak dalej, problemy się nie dzieją. Natomiast problemy zaczynają się w CRDI, od kiedy powstały klapy wirowe w tych silnikach po zmianie. Oczywiście problemu takiego ja nie zauważyłem, bynajmniej jak do tej pory, w starej jednostce dwulitrowego silnika z CRDI-ka, który jest montowany w starych na przykład Kijankach. Natomiast w 1.7, w 1.6 niestety ten problem się powtarza bardzo często. Komputerowo robimy diagnozę, na diagnozie nie wychodzi nic, a teraz popatrzcie, do czego zmierzam. Wlot powietrza jest od strony czwartego cylindra. Czyli wpada sobie z tamtej strony powietrze, przelatuje sobie tu, przelatuje i wylatuje do pierwszego cylindra. Tutaj jest pierwszy cylinder, na którym najczęściej zapiekają się pierścienie. No i jak byśmy to mogli ugryźć? A no tak byśmy to ugryźli, że ktoś jak jeździ, tym bardziej przysłowiowo bym powiedział, nie obrażając oczywiście, nie obrażając, jeździ jak dziadek, to stara się tego silnika nie żyłować, nie dawać mu wyższych obrotów. I też nie do końca tutaj ma wpływ na to sposób jazdy, aczkolwiek wiemy, że
układ wydechowy, kolektor sący zabija się na podstawie tego, jaką dynamikę ten silnik ma, jak my tym silnikiem poruszamy się, jak z niego wyciskamy moc. Także tutaj kolektor sący robi robotę, natomiast bardzo często, gęsto pomijana rzecz, która wychodzi dopiero po rozebraniu kolektora sącego, to są klapy wirowe. I zobaczcie, jak w moim przypadku tutaj jest. Zbieg okoliczności, że na trzecim cylindrze w tym momencie klapka jest uchylona. Zobaczcie, tu jest delikatnie uchylona, tu jest wkląśnięta, tu jest pozycja, bym powiedział, normalnie zamknięta. Ale do czego zmierzam? Zobaczcie. Klapy się otworzyły, uchyliły w tym momencie, a ta nie drgnęła wcale. Otwieramy całkowicie klapy i teraz zobaczcie, co powstaje na klapach. Wręcz powiedziałbym, jest to niedopuszczalne, żeby taki luz panował na klapach. To jest po prostu, bym przysłowiowo powiedział, bubel. O, tu zobaczcie, jaki jest luz. Nie ma czegoś takiego, że ten luz powinien istnieć. I to naprawdę, zobaczcie tutaj, na tym cylindrze to już jest w ogóle tragedia. Powiedziałbym, że niedługi czas pozostał do wciągnięcia tego przez kolektor sący do silnika tej klapki. Ta to już jest w ogóle też tragedia, natomiast ta, no niestety... Przede wszystkim musimy zacząć od tego. Na komputerze, na diagnostyce jakiejkolwiek, nawet jeżeli byśmy mieli super z kosmosu komputer, on nie widzi klapek faktycznych uchylenia, on widzi tylko to, co widzi na podstawie siłownika klap wirowych, czyli ich pozycję teoretycznie widzi i w praktyce tak jest, widzi tylko wychylenie tego wałka tutaj, ile te klapy powinny być otwarte. Ale teraz zobaczcie, do czego zmierzam. Można powiedzieć, że te klapy zostały przymknięte, tą pyk, powietrze przyjmijmy, wciągnęło, zassało, ta została dalej otwarta, w którym tam momencie ją, powiedzmy, zasie. Jak to się przekłada na resztę, na zacieranie, na gromadzenie się na garb? Jeżeli na takim cylindrze, oczywiście w tym momencie powiem jeszcze pewną rzecz, której nie powiedziałem. W tym momencie klapeczki są ładnie czyste, komory są tutaj czyste, wlotowe, czy wylotowe z kolektora, bo to przelatuje dalej do głowicy. Są czyściutkie. One były zarośnięte nagarem, więc jeżeli na ten cylinder oczywiście był najbardziej zabitym, taki praktycznie rzecz biorąc, że musiałem tą klapkę stuknąć, bo ona, bym powiedział, no i normalnie w życiu stała sobie. Stała sobie w pozycji zamkniętej. A co się, jak to przekłada? Ten silnik posiada w głowicy dwie niezależne komory, jeśli chodzi o kolektor sący. Są dwa duże zawory i dwie różne komory, więc nie będę tłumaczył, po co jest DPF, po co są klapy wirowe. Natomiast pokrótce powiem tylko tyle. Jest to związane z ekologią, która, jak uważam, nie robi nic dobrego, tylko gromadzi te śmiecie w naszym kontenerze, czyli w DPF-ie, a potem i tak musi to wypluć, i tak musi wypluć. A jeżeli nie zdoła wypluć, no to niestety i tak ten silnik się zatrze, i tak, czy wcześniej, czy później. I otóż dziwi mnie jedna kwestia taka, i może, kurczę, może nie także dziwi, natomiast zastanawiająca jest taka rzecz, że samochody, które robią tego typu silnikami po 500, ponad 500 tysięcy, nie robią nic, ale to świadczy tylko o jednym, że kilometry długie, które są bardzo przydatne dla pracy tego silnika, dlatego że on nie ma czasu na zgromadzenie tego nagaru. Te klapy sobie nie pracują tak podczas jazdy, jak w cyklach miejskich, gdzie ruszamy, odpalamy, zapalamy, przejeżdżamy, zmniejszamy prędkość, zwiększamy itd., itd. Także uważam osobiście, że lepiej jest kupić koreański pojazd z dużym przebiegiem, bo jako jednostka silnikowa jest bardzo dobra. Natomiast niestety ktoś tutaj dał 4 litery, jeśli chodzi o samą ekologię. Także od razu powiem tak, jeżeli macie kolektor sący taki w silniku, a macie u siebie problemy, że macie bardzo często wypalanie DPF-a i tak dalej, to według mnie możecie już mieć problem związany właśnie z klapami wirowymi. I teraz powiem, jak mniej więcej się to odbywa. Jeżeli zostanie klapka jedna zablokowana, ona się również dobrze może oberwać i zostać w pozycji zamkniętej, nagar ją obrośnie, czyli na tym cylindrze nie ma już pełnego zasysania powietrza, czyli masa powietrza zakładana do aktualnej już niestety poszła, że tak powiem, do lasu, więc już są tutaj bardzo duże niezgodności. W ten czas dochodzi na tym cylindrze
do nieprawidłowego spalania. Jeżeli jest nieprawidłowe spalanie, to w ten czas co się dzieje? Najnormalniej w życiu zaczyna się gromadzić nagar, bo wiadomo, że tego paliwa spalane jest tyle, co na dwa zawory ssące, a dostaje tylko jeden, bo tak komputer wylicza. On nie wie, że nasza jedna klapka się przytkała, on wie tylko, że ją otworzył, a później to się przekłada tak, że te spaliny z powrotem w celu schłodzenia spalin wracają przez EGR-a, czyli ponownie niespalone wracają z powrotem do układu kolektora ssącego i robi się takie błędne koło, na którym wariancie to wszystko zaczyna pracować. Silnik zaczyna zarastać tym nagarem, po czym zaklinowują się pierścienie olejowe. No i co by pierścienie olejowe miały do wypalania? Ano mają bardzo dużo. Jeżeli olej silnikowy nie zostaje zgarnięty z powrotem do komory dolnej, czyli komory korbowej, to w ten czas co się dzieje? Ten olej zostaje najnormalniej w życiu spalany przez silnik, wyrzucany do DPF-a i nawet jeżeli my byśmy chcieli i nie chcieli, a robili jakąkolwiek kontrolę, to w tego typu silnikach, bynajmniej Euro 4, Euro 5, jest sytuacja taka, że jest montowany DPF suchy, to znaczy taki, który nie ma wtrysku, który jest do wypalania tego DPF-a, tylko jest podlewanie wtrysków. I jest sytuacja taka, jeżeli ten filtr zostaje przez ten nieprawidłowy spalania, te wszystkie nagary, to wszystko, co krąży dookoła, zostaje wciągnięte z powrotem do komory spalania, potem po jakimś czasie wyrzucone jest faktycznie już do DPF-a, to ten DPF nawet na krótkich odcinkach będzie się zabijał. A dlaczego może nie ubywać delikatnie oleju? Ano właśnie dlatego, że komputer silnika, widząc, że filtr jest przytkany, stara się wypalić DPF-a, lejąc wtryskami w kocioł, czyli zwiększa sobie dawki i czasy na wtryskach, tego paliwa jest więcej i w ten czas dochodzi do przelania tego paliwa do komory dolnej silnika, do komory korbowej i dochodzi najnormalniej w życiu do zatarcia silnika. Dlatego też od razu powiem. Być może jestem w wielkim błędzie, natomiast kurczę, jeżeli robię sobie doktorat na silniku, przysłowiowo, prawda? I ma to sens, według mojego opiniowania i kilku innych osób, z którymi to konsultowałem, no to wszystko świadczy o tym, że ten problem powstaje i będzie powstawał we wszystkich tego typu silnikach, w których nie zrobimy kontrolę na czas. Także jeżeli macie częste wypalanie, musicie po sobie podjechać do kogoś, kto wam zdemontuje kolektor ssący. Oczywiście nie żałujcie na uszczelkę, która kosztuje tam powiedzmy w granicach 30, może 40 zł do kolektora ssącego. I sprawdźcie sobie, w jakim stanie macie klapy. Jeżeli macie klapki tak jak tutaj, niestety one się nadają tylko do wy. Pip! No właśnie. Chcecie, załóżcie sobie nowe klapki. Co wy z tym zrobicie? W każdym razie nie wiem. Dla mnie żadnej ekologii to nie ma. Jeżeli spaliny krążą po raz kolejny i są nieprawidłowo wyrzucane w DPF, a potem ten DPF to wypluwa, więc żadnej ekologii tutaj nie ma. Samochód spala o wiele więcej paliwa, bo niestety musi. Sami widzicie, w jakim stanie są teraz klapki, w jakim stanie są ułożone. Przyjmiemy takie, 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 a ta jest już prawie zamknięta. No i przyjmijmy, że w tej pozycji samochód sobie jedzie, puk, ta klapka została zassana, te klapki są pootwierane, bo układają się tak, jak im po prostu jest wygodnie. Nagarem zaraz na któryś cylinder, natomiast mało prawdopodobne, że nagarem zostanie tutaj zarzucony ze względu na to, że tu jest przepustnica, powrót od EGR-a, który wraca. Natomiast powietrze, nim dojdzie tutaj, to niepotrzebne zawirowania w tej komorze, która jest bardzo ograniczona, będą miały bardzo duży wpływ na to, że na pewno ta klapka zostanie przyblokowana, ta klapka zostanie przyblokowana, a potem, tak jak już wiecie, słuchając oczywiście to, co powiedziałem wcześniej, dochodzi w skutkach tego, co powstało, do zatarcia silnika. Jest to bardzo bolesne i bardzo często powtarzające się właśnie w 1.7, w 1.6 CRDI. Oczywiście, jeżeli macie takie coś i na czas uratujecie sytuację, to jeszcze chwała. Natomiast jeżeli nie uratujecie tego, to niestety pierścienie olejowe się u was zatrzymają i wtedy trzeba będzie niestety zrzucić głowicę, zrzucić miskę, wyciągać korbę, póki jeszcze czas, wykąpać pierścienie, wykąpać tłoka. Jeżeli pierścienie są jeszcze do zwymiarowania, można je posprawdzać, dobre, to z doświadczenia wiem, że można je założyć i to wszystko jeszcze pracuje. Natomiast no niestety troszkę roboty, bo ten silnik trzeba rozbroić. A jeżeli tego nie zrobimy, to nie trzeba szukać dziury w całym, bo
to na komputerze Wam żadnym nie wyjdzie. Także żadna diagnoza. Po części tylko, jeżeli komputer może pokaże, że ilość powietrza zakładana jest niezgodna z aktualnymi, czyli aktualna masa powietrza jest mniejsza niż zakładana, aczkolwiek w małych ilościach. Także te klapy wirowe według mnie są ekologicznie, praktycznie rzecz biorąc, do bani. Dobra, nie będę Was zatruwał więcej, idę się napić kawy, pominę już te luzy, zobaczcie co się dzieje. To jest po prostu tragedia. I ktoś by zapytał, ile to ma przebiegu, to więc od razu Wam powiem. Wszystkie silniki i wszystkie gdzieś tam, jak przeglądam aukcje z zatartymi silnikami pojazdy, przekroczyły 200 tysięcy. Czyli można powiedzieć, klapy wytrzymują 200 tysięcy i przy 200, średnio 40-260 tysiącach dochodzi najnormalniej w życiu do zatarcia, zatrzymania silnika. No i tak jak w tym przypadku, silnik przeżył 260 tysięcy i niestety odmówił, bo siłą rzeczy musiał. A po rozebraniu silnika, silnik oczywiście był bardzo czyściutki w środku. Praktycznie rzecz biorąc, jakby ktoś w świeżutki olej wlał, zrobił płukankę, wylał go z powrotem i wlał świeżutkiego oleju. Tak wyglądał silniczek diesla, co jest wręcz niemożliwe, bo jak wiecie, stary diesel miał czarny olej, nowy też. Więc tutaj niestety jest to nie do przeskoczenia. Dobra, może filmik się komuś przyda, może wyciągniecie sobie konsekwencje. Być może uratuje Wam to naprawdę portfel w dużej mierze, bo zakup wału do takiego samochodu nowego na aktualną chwilę jest w granicach 3800 zł, jeśli chodzi o jednostkę D4 FD. Mówimy oczywiście Euro 5. No i resztę skutków, bo czasem się silnik już nie kalkuluje naprawić. No także widzicie, jaka rozbieżność między klapami jest. Kolosalna. A siłownik widzi, to praktycznie rzecz biorąc, widzi tylko wychył, ile tej klapki się wychyliło na siłowniku tutaj, na cięgnie i na tym rzecz biorąc. Koniec. Trzymajcie się, zdrówka życzę, mniej problemów z silnikami, a jeżeli macie problemy podobne, bądź udało się Wam coś natrafić również, co tworzy problemy jakieś w tych jednostkach, bardzo proszę o komentarze. Zapraszam oczywiście do komentarzy, łapeczka w górę, jeżeli filmik się komuś przydał. No i cóż, miłych wakacji i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.